A wy z tej strony Patty, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy w końcu odpowiem na wasze pytania. Więc zaczynajmy! Na ile procent mnie nienawidzisz? 0%. Jakbym już miała kogoś nienawidzić, to raczej osoby, które mi robią, robiły mega przykre rzeczy, więc no. Twoje hobby? Na pewno granie, montowanie, rysowanie. Oraz, co mało osób wie, robienie jakichś miniaturowych ozdób, że tak powiem. Twoje imię od tyłu i jeszcze dodaj imię twojej mamy i połącz. To nie pytanie. Ile pijesz wody? Pół litra tak plus minus? Wiem, to mało i mam odwodniony organizm. Bardzo, ale staram się to naprawić. Obecnie przez 8 godzin w szkole nie piłam, cię przyzwyczaiłam, ale nie jest to dobre dla mojego zdrowia, więc muszę jakoś naprawić swoje nawyki. Pozdrów lodówkę ode mnie. Nie chce mi się iść do lodówki, sorry. Zrobisz mi tą misję. Kiedyś na pewno. Druga część pytań. Jesteś emo? Nie jestem emo. Nie wiem, skąd taki pomysł. Jesteś biseksualna? Nie jestem biseksualna. Na ile procent lubisz pana na A i czy lubisz z nim chodzić na randki? Lubić? Ja go kocham, a na randki to my nie chodzimy. Ty wiesz, że ciebie shipuje z panem na A? Nie wiem, shipuj sobie mnie z kim chcesz. Ile miałaś już chłopaków? Dla tego pytania specjalnie liczyłam. Otóż miałam ponad 15 chłopaków. Chyba trochę sporo. Już o większości nie mogłam sobie przypomnieć. Czemu nie jesteś z panem na A? Jestem z nim, lol. Ile już grasz w MSP? W grudniu tego roku minie z... 7 lat. Chyba trochę sporo. Jaką lubisz rasę psów, kotów? Kotów to Maine Coon, Pers, a psy no to husky, owczarek niemiecki i pomeranian. Tak, gustuję w futrzastych i dużych rasach. Bejba czy unicorn? Of course unicorn. Jaki masz rozmiar głowy? Nie wiem. Oceń mnie. Miła, czasami troszkę upierdliwa, pomocna, ale troszkę się przekrzykujesz czasem. I tu chyba poleciałam w wymianie zalet i wad. Anyway, jesteś spoko. Ulubione jedzenie. Chyba od ostatniego Q&A zbyt wiele się nie zmieniło. Dalej pomidorowa z ryżem, góruje. Ale na przykład spodoba mi się ryba z fryteczkami, taka pizza wrap z żabki, może jeszcze omlet i nie wiem w sumie jeszcze co. Ulubiona dziewczyna z serwera. Jest wiele wyjątkowych dziewczyn u mnie na serwerze i trudno mi wybrać jedną taką najlepszą. Ulubiona piosenka. To tak, w marcu miałam uzależnienie od piosenki Bambi, a teraz lubię bardzo Akropo, Shadowban i Prywatny Bal. Boże, kocham. Czy kłaszcz kiedyś twarz? Tak, mam nawet już zaplanowane kiedy. Czy kiedyś będzie rekrutacja na rolę przyjaciel Patrysi? Czemu miała być rekrutacja na rolę mojego przyjaciela? Jakby... Wiecie, no... Jak wy w prawdziwym życiu poznajecie kogoś, to chyba nie czekacie na awans u niego jako u przyjaciela, no. Ta rola jest dla takich bliższych mi osób, którym ufam i znam dobrze, więc no. Czy będą kiedyś vlogi? Vlogi są nudne, więc nie wiem, czy będę kiedykolwiek jeszcze nagrywać. Czego zaczęłaś nagrywać na YouTube? Miałam wtedy jakieś 8 lat, oglądałam sporo youtuberek w sumie od dziecka. Interesowałam się tym tematem. Jak zaczęłam już nagrywać na starym kanale, to sprawiało mi to przyjemność. Lecz ciężko było mi pogodzić szkołę plus problemy prywatne z YouTube'em. Do tego dawniej moja stara klasa znała mój stary kanał, przez co byłam wyśmiewana i zakończyłam tam bezpowrotnie karierę. Kim się wzorowałaś robiąc kanał? Robiąc kanał raczej wzorowałam się na samym początku youtuberkami z zagranicznego YouTube'a, ponieważ na zbanowanym kanale miało być najpierw Yandere. Ale jednak postanowiłam wrócić do nagrywania Movistar Planet. Co YouTube zmienił w twoim życiu? Cóż, poznałam wiele wyjątkowych osób, z którymi do tej pory mam kontakt, ale też poznałam złych. Potem jak zbadowali mi kanał, zaczęłam trochę podupadać, poddałam się z YouTube'em, ale w ostatnim czasie postanowiłam to naprawić, bo uznałam, że co jak co, ale warto spróbować od nowa z kanałem i nie ma się co poddawać. I wtedy, kiedy to nagrywam, mam już ponad 700 subskrypcji, za co wam mega dziękuję i kocham was naprawdę. Czy ktoś z twojego otoczenia wie o twoim kanale? Tak, wiedzą o tym moi trzej przyjaciele oraz kuzynka. Na ile subskrypcji pokazałabyś twarz? Wybaczcie, ale odpowiedź na to pytanie zostanie tajemnicą. Możecie się domyślać, ale na wszystko przyjdzie czas. Czy satysfakcjonuje cię to, co dotychczas osiągnęłaś? Oczywiście, że tak. Szczerze, nawet na starym kanale nie miałam 100 subskrypcji, bo ciągle mi malały do 98, 97, potem znów wzrastały i tak w kółko. Czego się nauczyłaś podczas tworzenia na YouTube? Montowania, trochę ogarnę ostatnio takie basicowe miniaturki. Oraz zaczęłam więcej się odzywać, bo kiedyś moje live były tak ciche i stypiarskie, że to był jakiś żart. Pytanie personalne. Jaki masz znak zodiaku? Koziorożec. Kiedy masz urodziny?
Urodziny mam 11 stycznia. Jaki jest twój ulubiony typ książki? Mangi? O ile można zaliczyć? Znaczy, nie czytam książek, bo nie lubię, więc no. Ulubiony kolor? Czarny, biały, fioletowy, baby blue. No i w sumie różowy. Do jakiego kraju, miasta chciałabyś wyjechać? Chciałabym pojechać do Hiszpanii, tak najbardziej. A, tak to do Włoch, Francji. Czy podoba ci się twoje imię? Na początkach mojego zbanowanego kanału tak nienawidziłam swojego imienia, że to był jakiś hit. Ale z biegiem czasu zaczęłam nawet lubić moje imię. Czy masz ciekawe wspomnienia z wczesnego dzieciństwa? Raczej nie. Chyba, że rozwalenie prawie nowego laptopa wujka, bo nawalałam w całą klawiaturę, jakaś powalona jest czymś przyjemnym, to tak. Mieszkasz sama? Nie. W jakich językach umiesz mówić? Po polsku? To chyba wiadomo. Po angielsku i hiszpańsku. Raczej komunikatywnie. I po niemiecku tak raczej w kuj zapomnij. Także no. Ulubiony przedmiot szkolny. Dawniej hiszpański, jak jeszcze go miałam, a tutaj to... matma? Tak, wiem, znienawidzicie mnie, ale to jest jedyne, co mi się tu podoba, okej? Kategoria gry. Ulubiona postać z Genshina. Zongli, to oczywiste. I no, ja Miko, która mi się ostatnio trafiła na wishowaniu, więc pierwszy cel mam spełniony. Ulubiona postać z Honkai Starlight. Mało w to gram, to tak się średnio teraz mogę wypowiedzieć, ale tego gościa, co się dostaje na starcie, to taka hotuwa. A, no i oczywiście ta taka furaska, no. Czy mogłabyś zagrać ze mną w Genshina później? Spoko, to kiedy? Ulubiona gra na Robloxie. Kurde, nie wiem, ja tylko w Fashion Famous tam grałam. A jak byłam młodsza, to chyba Pizza Simulator czy coś takiego i w te księżniczki takie. Gdzie było chyba Mip City i Adopt Me. Jaką grę zawsze chciałaś mieć, ale potem nigdy jej nie przeszłaś? Szczerze? Wiedźmin. Ale tak bardzo chcę przejść, tyle, że nie mam czasu, no. Albo się skupiam na innych grach, albo robię live, albo się z kimś spotykam. I no, trochę czasu ucieka na to. Czy będą inne gry niż MSP, Possibly Genshin na kanale? Mogą być od czasu do czasu. Planowałam zrobić live z Ender Simulator, ale też nie wiem, jaki będzie odbiór ze strony widzów na takie coś. Czy grałaś w Bunny Planet? Jak tak, to wolałaś to czy MSP? Wolałam MSP, ale w Bunny Planet też grałam. Jakkolwiek zrobiłabyś face reveal? Oczywiście, że tak. Ile subów chciałabyś zdobyć? Na razie planuję 1000, ale wiadomo, jak będzie więcej, to się będę cieszyć. Ile razy usunęli ci konto na YouTube? Dosłownie raz. W jakim programie montujesz swoje filmy? Premiere Pro. Duże frytki czy mała pizza? Mała pizza. Movie Star Planet czy Blockstar Planet? Blockstar Planet. Czarny czy biały? Czarny. Gry RPG czy gry Open World? RPG. Malowanie czy fotografia? Malowanie. Geografia czy biologia? Zdecydowanie biologia. Pokemony czy Mario? Pokemony. YouTube czy TikTok? TikTok. Laptop czy komputer? Komputer. Carbo czy Mi 6? Budzik normalny czy budzik w telefonie? Oczywiście, że budzik w telefonie, lol. Katar czy sraczka? Katar. Gdybyś mogła być kimkolwiek, kto by to był? Jakimś chłopem na pewno, może moim ideałem chłopaka. A jeśli chodzi o zwierzę, no to na pewno kot, bo koty mają wywalone na wszystko. Komu najbardziej ufasz? To chyba oczywiste, że chłopakowi. Komu ufasz najmniej? Wiesz, to wielu osobom, bo do wielu osób straciłam zaufanie, więc no. Kto jest twoim najlepszym przyjacielem? Wydaje mi się, że Yuko, o ile można zaliczyć. A jak nie, to Kubuś. Kto jest twoim zdaniem najbliższą ci osobą? Artur, no i w sumie to Yuko. W kim się podkochujesz? W nikim, kocham tylko Artura. Straciłaś kiedyś przyjaciela? Tak, straciłam po części przez głupotę, bo miałam toksyczne związki. Bo blokowałam znajomych i no. Sporo ich trochę było, niestety. Zdradziłaś kiedyś kogoś? Tak, zdradziłam mojego byłego, bo trochę nie ogarniałam związki. I no, ktoś mi powiedział, że całowanie i przytulanie się będą z kimś w związku, to nic złego. I no, byłam zjebanym dzieckiem. Czy zostałaś kiedyś zdradzona? Tak, przez tą samą osobę, którą zdradziłam, ale ona mnie zdradziła z jakieś 3 razy jeszcze przed moją zdradą. Kogo chciałabyś poślubić? Oczywiście, że Artura. Kto był twoją pierwszą miłością? Aktor, piosenkarka i tak dalej. Znam miłość z przedszkola jedynie. I tylko to pamiętam, nazywał się Konrad i taka typiarca się nade mną znęcała. Doradzała mi, jak do niego zarywać. I to była jakaś tragedia. Czy kiedykolwiek coś ukradłaś? Tak, pierwszą rzeczą, jaką ukradłam, to był taki kotek z przedszkola. Dalej go mam gdzieś w jakiejś szafie. Muszę sprzedać. Gdybyś mógł przywrócić jedną osobę, która już umarła, kto by to był? Chyba mojego dziadka, ponieważ wiedział wiele rzeczy o mojej rodzinie i o moim ogromnym kuzynostwie, więc no. Czy zabiłabyś kogoś w zamian za 1 000 000 euro? Trochę mało tych euro. Może tak za 1 000 000 000? Najgorsza rzecz, którą powiedziałeś publicznie. Szczerze próbowałam sobie przypomnieć, ale nie pamiętam żadnego z głupich tekstów,
Ale pewnie jakiś był. Najgorsza rzecz, którą zrobiłaś na live. Nie, chyba to, że raz dałam się ponieść emocjom i zaczęłam wyzywać pewną osobę na live z emocji, bo po prostu miałam już dość. Najgorsza rzecz, której żałujesz. Rzecz, którą po części żałuję, jest ogólnie wejście w świat mediów społecznościowych przez kuzynkę, bo dzięki nim po części jestem taka, jaka jestem. W taki sposób ukształtowałam swoją psychikę i tak dalej. Ale gdyby nie one, to nie poznałabym też wielu wyjątkowych osób dla mojego życia, które pomogły mi w wielu rzeczach i wspierały mnie. I dalej wspierają. Najgorsza rzecz, którą byś zrobiła z miłości? Nie wiem w sumie. Najgorsza piosenka, jaką słuchałaś? Najnowsza piosenka Patrycji Bouchanow. Najgorsze jedzenie, jakie jadłaś? Chyba takie coś z kuchni azjatyckiej, ale nie do końca pamiętam, co to było. Najgorsze picie, jakie spożyłaś? Nie było chyba takiego. Najgorszy wydatek na grę? Fall Guys ze Steama, ponieważ dosłownie na Steamie tak mi lagowały te fasolki, że to była jakaś masakra. Ale jak pobrałam za darmo z Epika, to wszystko git, ładnie i tak dalej. Nie wiem, od czego to zależało, naprawdę. Najgorsza rzecz, którą szukałaś w internecie? Już wieki temu szukałam, co to jest ano... Wypikam to, sorry, więc możecie się tylko domyślać, bo... To obrzydliwe. Najgorszy sekret, który powiedziałaś publicznie? Nie pamiętam, kurde, ale raczej staram się nie wypowiadać rzeczy, które ktoś prosi mnie, żebym nie wygadywała. No, nie jestem jakąś kurwą, no. Najgorsza rzecz, jaką zrealizowałaś po zrobieniu? Co? Nie rozumiem pytania, jakby. Najgorsza rzecz, która przydarzyła ci się na ulicy? Ostatnio bardzo mocno padało i ze znajomymi się gdzieś schowaliśmy, ale dwie znajome uznały, że się muszą śpieszyć i zamiast poczekać te kilka minut, to wybiegły, to pobiegłam za nimi, a była taka ulewa, że byłyśmy całe mokre i one były na tyle kochane, że pod koniec drogi mi pokazało, że wszystko mi widać, no bo no, miałam białego topa i no. Kiedy ostatnio płakałaś? Ostatnio płakałam wczoraj chyba. Przyłapano cię kiedyś na zrobieniu czegoś, czego nie powinnaś? Raczej tak. Masz jakieś sekrety? Mam i to sporo. Myślałaś kiedyś o powrocie do byłego chłopaka dziewczyny? Tak nawet wróciłam kilka razy. Masakra. Jakie masz największe kompleksy? Mam trochę kompleks do swojej wagi, ale już mega mały, ponieważ sądzę, że osiągnęłam duży progres do mojego wyglądu. I cieszę się z tego, jak wyglądam, więc no. Jeszcze mam kompleks ud w sumie. I to chyba tyle. Czy masz jakąś traumę? No mam traumę na przykład do krzyku czy coś. Czy masz zaburzenia psychiczne, które przeszkadzają ci w funkcjonowaniu? Czasami mam problemy z emocjami i ciężko mi sobie z nimi w danym momencie poradzić. Czasem też mi się trzęsą z takiego mega stresu ręce, ale też w takich skrajnych przypadkach. Czy masz insomnię? Raczej nic. Czy wziąłeś kiedyś na narkotyki? Jeśli tak, to jakie? Nie brałam i nie zamierzam nigdy. Jeżeli mogłabyś podarzyć komuś gardło i brutalnie zabić bez litości, kto by to był? Słuchajcie, jest wiele takich osób. Czy podejmowałaś kiedyś próby samobójcze? Były takie przypadki w życiu. Jakich używasz zaimków? She, her. Podjęłabyś się operacji do zmiany płci? Nie. Jakiej jesteś orientacji? Jestem panseksualna. Czy jesteś tolerancyjna? Of course, że tak. Jaka jest twoja tożsamość płciowa? No, dziewczyną jestem. Czy zagłębiałaś się temat LGBTQ+? Tak, średnio. Jakie jest twoje największe marzenie? Rodzina i super praca. Jak układa ci się z teściową? Widzowie, raz z nią rozmawiałam tylko przez telefon i będę ją dzisiaj widzieć, także no, trzymajcie za mnie kciuki. Zakochałaś się kiedyś w nauczycielu? Tak! Co robiłabyś, gdyby wieczorem wyłączyli prąd? Poszłabym spać, lol. Chciałabyś być sławna? No, chciałabym, no. Boisz się burzy? Nie boję się, jedynie mnie czasem wkurza, jak robię jakiś live jedynie. Jaką najgłupszą rzecz zamówiłaś z AliExpress? Żadnej głupiej nie kupiłam. Jakim zwierzakiem chciałabyś zostać? Wilkiem albo kotem? Jakie słowo dodałabyś do słownika? Teraz w sumie to nie wiem, ale kiedyś było to słowo typu mlem. Co ostatnio głupiego usłyszałaś na swój temat? Głupiego to nie wiem, ale ostatnio ktoś mi powiedział tak niedosłownie sugerując mi, że jestem stara, ale to taki z jakiś, więc no. Kiedy dowiedziałaś się, że Mikołaj nie istnieje? Wtedy, kiedy moja mama powiedziała mi, żebym poszła, bo musi wpisać e-mail Mikołaja, bo jako prezent miałam coś, co było do zamówienia, tylko przez internet, więc no. To sprawia, że się uśmiechasz i nie możesz przestać. Ta jedna osoba. Nie no, mój chłop po prostu. Jakie masz fobie? Mam arachnofobię i minimalną klaustrofobię. Jakie kłamstwo najczęściej sobie wmawiasz? Że jestem brzydka? No i ogólnie po sobie disuję, bo moja samoocena taki żart. Ale powiem, że ostatnio jest nawet całkiem spoko. Czy boisz się horrorów? Tak. Jaki jest twój ulubiony animowany film? Nie wiem, szczerze. Jaka jest według ciebie najgorsza red flaga, jaką może mieć każdy człowiek? Chyba kłamstwo, oszukiwanie moim zdaniem. Bo jak ktoś cię oszukuje i kłamuje, to nie będzie z tobą szczery w związku, nie? Związek buduje się też głównie na zaufaniu. Kto jest twoim największym rywalem? Nie mam takowego. Pozdrowisz? Oczywiście pozdrawiam cię, Szochy, i
dziękuję za aż 100 pytanek. Ile masz procent w telefonie? Aktualnie mam 97%. Postawię drugi kanał o innych grach. Planowałam, ale nie wiem, no może kiedyś się zobaczy. Czy zrobisz vloga na 18 urodziny? Może zrobię. Nie wiem, mam jeszcze 2 lata na przemyślenie tego. Powstanie Instagram dla widzów. Miałam kiedyś Instagrama YouTube'owego, ale zrezygnowałam z niego i pozostał niesprawdzany od ponad roku. Zrobisz konto na MSP ze mną? Nie wiem, ale to co na swoje wchodzę, a co dopiero prowadzić z kimś konto. Skąd nagła zmiana stylu? W sensie mojego wyglądu? Nie wiem, postanowiłam w końcu zadbać o siebie i no, nareszcie wyglądam jak człowiek. Czy byłaś na jakimś marszu, na przykład równości? Nie. Koty czy psy? Oczywiście, że koty. Jestem kociarem, jak wskazywała moja stara nazwa byłego kanału. Czy uważasz, że poznawanie znajomych w internecie jest okej? Jest, tylko trzeba uważać, na kogo się poznaje, bo jak znajdziecie jakąś osobę manipulującą wami, to od razu macie taki red flag i od razu z takimi. Ile brakuje ci sobie do dorównania swojemu pierwszemu kontu? Bo już przebiliśmy tą skalę. Czy pracujesz? Jak tak, to gdzie? I czy nigdzie nie pracuję, ale planuję. Jak dowiedziałaś się o MSP? Opowiadałam to kiedyś. Ogólnie to miałam iść na Sylwestra do kolegi chyba i mama się nie zgodziła. Teraz zdenerwowana chciałam pograć jak zwykle w Transformice na CDA, bo kiedyś się dało. I chyba dalej się da. No i po bokach się pokazywały gry, no i wyskoczył mu Vistar Planet. Jaki jest twój ulubiony zespół? Nie mam ulubionego zespołu. Znienawidzony przedmiot szkolny. Zdecydowanie niemiecki. Ile wydałaś na MSP, Genshina i Simsy? Na MSP 1120 zł i 54 grosze. Na 2 główne konta wydałam 985 zł i 24 grosze. A na poboczne albo dla kogoś kupione VIP-y to około 135 zł i 30 groszy. Na Genshina nie wydałam nic na razie. A na Simsy ponad 1000 zł. Już mi się nie chciało liczyć. Chcesz kupić mi listę życzeń? Nie. Czy chcesz wystąpić kiedyś u mnie na kanale? Chciałabym. Jak rodzina zareagowała na pomysł o kanale? Dowiedzieli się po fakcie, jak już go założyłam i nagrywałam na nim. Ale chyba nie mają nic przeciwko. Potykałabyś się ze mną? Z chęcią. Czy gdybyś miała wybrać zjeść najmniej lubianą przez ciebie rzecz albo polecieć ze mną do Hiszpanii, to co byś wybrała? Polecieć z tobą do Hiszpanii, of course, tym bardziej, że chcę tam pojechać. Jaki masz model telefonu? Samsung Galaxy Note 8. Jaki masz wzrost? 1,63 m. Jakie jest twoje ulubione miejsce na ziemi? Dom. A w sumie nie, to nie wiem. Jaki jest twój ulubiony film? Oglądałam mało filmów w moim życiu, ale jak dla mnie, przez moje okno to jest... Ja po prostu kocham ten film, okej? Okay? Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię spać, słuchać muzyki, oglądać coś, grać. Wiele rzeczy, słuchajcie. Czy lubisz sport? Jedynie co ze sportów lubię to chyba koszykówkę i ręczną. Czy lubisz zwierzęta? Uwielbiam koty, ostatnio też zaczęłam lubić bardziej psy. Czy masz rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa. Chciałabym mieć może jakiegoś starszego brata czy coś, ale niestety nie mam. Jakie jest twoje ulubione hobby? Zdecydowanie spanie. Czy lubisz podróżować? Zależy, bo kiedyś na przykład wolałam zostawać w domu, siedzieć na kompie na dupie, a ostatnio po prostu mam ochotę gdzieś wyjeżdżać i potem jak wracam do domu, to jestem mega smutna. Jakie jest twoje ulubione miejsce do jedzenia? Dom, bo można się czuć komfortowo i nikt się na ciebie nie gapi, jak jesz. Czy lubisz grać w gry komputerowe? Lubię. Jaki jest twój ulubiony sezon? Sezon zimowy? Siedzi w domu i pije herbatki? Ile ważysz? Waży tego około 56 kilo, tak plus minus. Chociaż ostatnio sprawdzałam na czcze i ważyłam 51, więc... Dobrze widzowie, to były wszystkie pytania, które mi zadaliście. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Pytań, które się powtarzały, oczywiście nie odpowiadałam na nie drugi raz. Widzimy się w następnym odcinku. Bye! A mi się odbiło? Ja pierdolę. Muszę to nagrać 20 minut. Znaczy, dotychczas osiągnęłaś. Pierwszy trzeba... Wolałam MSP, ale w później te... Ptak mi przyleciał. Arthur, nie wysyłaj mi głosówek, teraz ja nagrywam.